Muszę wam powiedzieć, bo to jest kapitalna anegdota o nim. Jak jutro go będziecie słuchać, to pomyślcie o tym, co wam za chwilę powiem. Kręciliśmy pana Tadeusza i on oczywiście zaczął od zdjęć plenerowych, od przemarszu wojsk napoleońskich, bo on się boi i nie lubi spotkań z aktorami. Aktorzy coś tam grają, marudzą, tam się nic nie dzieje. A konie są piękne, konie są piękne. Więc te wojska napoleońskie zebrały się w Łomiankach pod Warszawą ze 300 konnych, ubrani w piękne czaka, mundury, szable przy boku, piki w rękach i czekają na słońce. Zawsze to jest najważniejsza rzecz w filmie, żeby ono troszkę takie wypalone jak dzisiaj, troszkę zaszło za kępę drzew, żeby nie było takie płaskie. I siedzą z Pawłem Edelmanem, który był operatorem tego filmu, to Paweł mi opowiadał tę historię. Siedzą tak jak my teraz na krzesełkach, czekają i Andrzej do niego mówi tak. Popatrz, Pawełku, jak te koniki ślicznie wyglądają. Jak te czaka na ułanach pięknie lśnią. Te szabelki, te piki. Piękne jest. I wiesz co? Zaraz przyjdą aktorzy i wszystko nam zepsują. Tak się pracuje z wielkimi reżyserami, słuchajcie. To są wszystko mity, drodzy. To są ciebiężcy, uzurpatorzy. Nie lubią nas. Zawsze im przeszkadzamy. Po pierwsze, że jesteśmy o wiele bardziej popularni od nich. To jest pierwsza sprawa. Proszę państwa, proszę mi wybaczyć. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fala. Da, 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 da. Też jest rozdział twojej piosenka, wielki utwór, tak. Wielki utwór, ale nie ma siły, muszę cię o to spytać. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, mam nadzieję. No co to za epizod? Początek lat 90. A tu Marek Kondrat wychodzi i śpiewa, no parodię oczywiście, disco-polowej piosenki. To był mój okres buntu. Słuchajcie, mówię absolutnie szczerze. Czterdziecha mi stuknęła w kark. Życie mnie odmieniło, ojczyzna weszła w zupełnie nową rzeczywistość, wszyscy kazali brać sprawy w swoje ręce, no a ja byłem w wieku trolejbusowym, pierwszy raz mężczyzna ogląda się za siebie i patrzy, co zrobił. I na firmamencie sztuki bez przerwy dominował Festiwal Piosenki Aktorskiej, który na mnie działa jak płachta na byka, bo po prostu nie cierpię czegoś takiego, bo Festiwal Piosenki Aktorskiej w moim najgłębszym mniemaniu polega na tym, jak dramatycznie zaśpiewać, nie mając żadnych predyspozycji do śpiewania. Poetyka zmarszczonego czoła. Czyli tak wiecie, głęboko, z przeżyciem, ale kompletnie detonując, nie śpiewając melodii i tak dalej. Oczywiście są wyjątki, nie chcę krzywdzić wszystkich kolegów, ale dla aktora śpiewanie to jest część jego wykształcenia. Wiecie, no po prostu my mamy piosenkę w szkole teatralnej. Więc to wygląda tak, ten festiwal, jakby chirurdzy nagle zaczęli się ścigać na operację ślepej kiszki, wiecie, który ją lepiej przeprowadzi. I nie podobał mi się ten festiwal. To było możliwe, u Stanisława Barei. To u Barei, tak. Nie podobał mi się ten festiwal, nie podoba do dzisiaj i postanowiłem zaprotestować piosenką chodnikową, co do której miałem przekonanie razem z kompozytorem Andrzejem Korzyńskim, że my zaśpiewamy taki pastisz po prostu, że się będziemy naśmiewać z takiego disco polo. Ale kochani, moja wyobraźnia była taka jak śruci, bo byłem na listach przebojów przez 3 tygodnie wielkiego miasta Chicago wśród Polonii, słuchajcie. Nie schodziłem, no Doda przy mnie to jest naprawdę tak. No. Ten kabaret znaczył bardzo dużo, on nas nobilitował. Robiliśmy go zwykle po godzinach, czyli po wszystkich przedstawieniach teatralnych, nocami zazwyczaj, bo wtedy można było całą tę czeredę zebrać. Demolowaliśmy studio telewizyjne, co było naprawdę zajęciem niesłychanie miłym, bo Olga pisała takie teksty, które miały służyć generalnej demolce. Gustaw był fantastycznym opowiadaczem anegdot, facycjonistą, inteligentem, błyskotliwym, niesłychanym. I kiedyś
Andrzej Wajda był świadkiem jego, no, wieczoru brylantowego, gdzie Gustaw sypał anegdotami i w pewnym momencie Andrzej powiedział tak. Panie Gustawie, ja już zrozumiałem, ja pana wyreżyseruję, wie pan co? I to będzie tak wyglądało. Pusta scena, krzesełko, nic nie będzie dookoła, pan będzie siedział i będzie mówił. Nic więcej. Gustaw się tak zamyślił i mówi tak. A co pan będzie wtedy robił, panie Andrzeju?